Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sebastian Buczek. Tak, ja no niestety muszę znowu wrócić do tematu Amber Gold, ale trochę w innym kontekście. Mianowicie. Bo wydaje mi się, że Amber Gold, tak jak tutaj stwierdziliśmy, jeżeli te dane dotyczące liczby osób, które się zaangażowały, to jest tylko czubek góry lodowej. Jak sobie wrzucimy w internet na przykład kilka różnych haseł typu najlepsza lokata, to nam powyskakuje wiele ciekawych rzeczy. Ja sobie tak wrzuciłem dzisiaj rano i na przykład mamy takie propozycje. Od 18% zysku, szwajcarskie tradycje inwestycyjne, lokata 14% na 3 miesiące, pod spodem małymi literami plan regularnego oszczędzania. Mamy lokata z bonusem 10%, lokata bankowa 10%, małymi literami na jeden miesiąc. Mamy na przykład lokatę ponad 7%, ale tak naprawdę 4%, a dopiero po umówieniu się z doradcą ponad 7%. Mamy na przykład lokatę 15%, ale tylko na 3 miesiące, a część środków musimy zainwestować w grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie. I proszę Państwa, chciałem w ten sposób pokazać, że w internecie, szczególnie w internecie, rozgrywa się w tej chwili wielka batalia o nasze pieniądze, bazująca na, moim zdaniem, bardzo nieuczciwych praktykach, jeżeli chodzi o pokazywanie ludziom, tym, którzy chcieliby powierzyć nam pieniądze, jakichś no, bardzo wysokich stóp zwrotu. I moje zdziwienie jest następujące. Nikt się tym w ogóle nie zajmuje. I pytanie mam takie, dlaczego? Dlaczego? Nie, myślę, dlaczego, że tak? Tym się zajmuje. KNF wielokrotnie zwracał uwagę bankom, jeżeli tam jest taka, powiedziałbym, krótkookresowa reklama, żeby tego banki nie robiły. I myślę, że Związek Banków Polskich na ten temat podjął dyskusję i zachęca banki jakby do rzetelnego informowania. I tutaj chyba nie ma kwestii. To o co pan profesor odczytał, nie dotyczy banków. To dotyczy raczej jakichś firm, które... Niestety, panie prezesie, i tu są firmy parabankowe i są banki, bo są wyraźnie wskazane... Ale, no nie mieszajmy. Jeżeli no, pan mówi parabank, nie ma nic wspólnego z bankami. To jest po prostu taka zbitka językowa, która wprowadza ludzi w błąd, bo jak ktoś mówi, że to jest parabank, to część ludzi myśli, że to jest w ogóle coś ma wspólnego z bankiem. To nie ma nic wspólnego z bankiem. Panie prezesie, są tutaj na tej liście banki. To jest, no, ale to jest dobrze, najważniejsze. No to tak? I moim zdaniem pytanie jest moje, dlaczego niektóre urzędy w państwie polskim nie zajmują się tego typu nieuczciwą reklamą. Ale dlaczego jest? Ja tam w sprawie banków nie zauważyłem nieuczciwej reklamy. Po prostu proponują, zachęcają klientów do zbadania jakby zdolności danego banku do czy przyciągnięcia do danego banku. Mówią, oczywiście lokata jest na jeden miesiąc i mam, że ludzie mogą sobie zainwestować na jeden miesiąc i ten bank opuścić, jeżeli nie będą chcieli. Ale natomiast wydaje mi się, że tam większy jest problem z funduszami. Jeżeli jest lokata 15% i później małymi literami się dopisuje, że tak, ale jeżeli zainwestujesz w grupowe ubezpieczenie na życie... Ale to jest reklama banku? Czy tak, no oczywiście. Tak? Proszę bardzo, panie prezesie. Mogę to panu no zestawić. No to jest jakiś problem. Stronę pana profesora. Chciałbym powiedzieć, jak fundusze działają tutaj, panie profesorze. Ja tylko jedną rzecz skonkluję. Jest to zjawisko masowe na o wiele szerszą skalę niż w przypadku Amber Gold. I moje pytanie jest, dlaczego nikt nic z tym nie robi do tej pory? To zróbmy to samo w funduszach, bo chyba zgodzimy się, panie mecenasie, że fundusze pokazują podobnie. Możesz zarobić 25%. No i ktoś kiedyś w jakimś okresie fundusz zarobi 25%, tylko nikt nie mówi, jakie są szanse zarobienia tego w przód, tak? I w ten sposób wprowadza się, moim zdaniem, inwestorów w błąd. Proszę pana prezesa, żebym mi również pokazał taką reklamę, bo mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to kwestia reklamy wyników jest poddana bardzo ścisłym regulacjom ze strony KNF-u i w ostatnim czasie nie spotkałem się z żadnymi tego typu reklamami, ale jeżeli pan prezes mi pokaże, chętnie z tym, że ja rozumiem przesłanie pana profesora, że jeżeli tego typu ogłoszenia się pojawiają i one pojawiają się na zasadzie przez instytucje, które są licencjonowane, które mają ukryte naprawdę przesłanie, to jak ktoś czyta, widzi 16%, potem czyta Amber Gold 16%, no to mu się nie wydaje to nie,
prawdziwe. I więc i tutaj ten tekst, że ktoś się dał nabrać na Ambrygo, że taka wysoka jest stawka, jest trochę zaprzeczony, ponieważ ludzie widzą tego typu reklamy, myślą, że Ambrygo zachowuje się podobnie jak inne banki. No tak, ale to jest pełna informacja, na jaki okres, kto oferuje, zgadzam czy się. Ma to jest kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast jeżeli dojdziemy do tego różnych innych ludzi, którzy nie są kontrolowani przez Komisję Nadzoru Bankowego i oni tego typu reklamy zrobią, to ludzie podają łatwym łupem tego typu działalności i dlatego trzeba stosować prawo dobrze.